Siemanko, to co przed chwilą widzieliście to pewien zarys walki z cieniem, którą mamy okazję oglądać na salach, gdzie trenuje się sporty walki, a której byśmy nie chcieli oglądać, a na pewno nie w takiej wersji, ponieważ walka z cieniem jest mega fajnym narzędziem, które może usprawnić waszą pracę później z partnerem, czy podczas sparingów, albo i walk nawet, ale trzeba wiedzieć, jak wykorzystać to narzędzie, a no, często widzimy to, co właśnie przed chwilą zaprezentowałem. Także dzisiaj rozkminimy sobie, co zrobić, żeby nasza walka z cieniem była zdecydowanie lepsza. Dla tych, którzy są tu pierwszy raz, ja jestem Łukasz, to jest mój kanał Lukasz w treningu. Rozkminiam sobie tutaj sprawy okołotreningowe, głównie związane z sportami walki, ale także z pewnymi rzeczami, które mogą nam poprawić funkcjonowanie zarówno na sali, jak i w życiu. Więc jeśli jesteś pierwszy raz, zostawiamy suba, lajka i lecimy z tematem. No dobra, przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że jeżeli na celu nie mamy ćwiczenia na przykład kroków, poruszania się w pozycji przed tyłu, mamy to ogarnięte, no to nie powinniśmy się poruszać liniowo, co bardzo często obserwujemy, że ktoś chodzi, bije, nagle idzie do tyłu i znowu do przodu, albo druga opcja, bije, obraca się i zaczyna iść w przeciwnym kierunku. No jest to totalnie bez sensu, ponieważ nasz przeciwnik raczej, jeżeli go bijemy tutaj, nagle nie znajdzie się za naszymi plecami. Tak, więc trzeba myśleć w takim kontekście, żeby nasza walka była w pewien sposób urzeczywistniona, więc staramy się pracować tak, jak faktycznie byśmy walczyli, czyli chodzimy sobie, plasujemy, bujamy się ciałem, straszymy, testujemy, bujamy się, bijemy jakąś akcję, obrona, więc no, powinna ona zawierać te wszystkie elementy, które na co dzień ćwiczymy. Mało tego, nie powinniśmy się usztywniać po wykonanej akcji, albo na przykład po niej zatrzymywać, bo to też możemy zaobserwować, że ktoś robi kąt czy nogą, puszcza łapę i stoi. No nie, kopnąłem się od razu z tym hop. Przejdź, poruszaj się, myśl o tym, jakbyś faktycznie walczył. Dzięki temu raz, że przyzwyczajesz się do takiej pracy, dwa, te wszystkie rzeczy będą dla ciebie dużo łatwiejsze, będziesz robił to z partnerem, po prostu ten ruch stanie się dla ciebie naturalny. Więc najważniejsza rada, dzisiaj jest bardzo krótki filmik, to żeby urzeczywistnić naszą walkę z cieniem. Czyli nie było, nie wiem, 100 ciosów do przodu, bo nigdy nie robicie. 2 ciosy odejście, 3 ciosy odejście, ponowienie, akcja, odskok, doskok i tak dalej. Czyli staramy się, żeby nasza walka z cieniem była jak najbardziej rzeczywista. Prosta rada na dzisiaj. Zostawiamy okejki, subskrypcje, a ja wracam do nagrywania po wakacyjnej przerwie. Pozdro.